Witam wszystkich. Pokażę na filmiku Orbitrol w Zetorze 5211. Zacznę od tego, że nie ma tutaj tego drążka wymontowany. Pompa jak pompa. Zbiornik jest, ale też będzie wymieniany na zetorowski. Bo jest na razie taki zbiorniczek malutki, ale się strasznie grzeje olej. I filtra nie ma przede wszystkim. Tam, z tej strony jeszcze. Bitrol jest zamocowany tak, na krótko. Leżanych tych koszy, co tam sprzedają za 180 zł. On jest dobry, bo kabina, wiadomo, rusza się podczas jazdy, na boki się. A skrzynia zostaje w miejscu, także lepiej do skrzyni mocować. To już jest elegancko zrobione, na krótko. Bitrol też do wymiany, bo jest 160. A setkę kupię nowy, to jest używany. Czemu zmienię Orbitrol? Bo wydaje mi się, że trochę ciężko się kręci. Nie jest źle, ale jeszcze mogłoby być lepiej. I czasami jak się już nagrzeje strasznie olej, to takie delikatne przycięcia się zdarzają. Szczególnie w stronę prawą, jak się skręca. Mocowanie siłownika. Siłownik z MTZ-a. Mocowany jest tak. No też tu. Jeszcze można by było przerobić, ale nieźle, że tak powiem. Tu jest tak mocowany, o. Tutaj tak. Naspawany na wąs. O. Niby na razie nic nie pęka. Kręci się nawet elegancko. To blachę to później się zaczepi. Włączyć mi. To się kręci. Tam jest jeden obrót i skręt, bo to jest duży Orbitrol. Mi się wydaje, nie jestem znawcą zajebistym. 160 to pompa chyba nie daje rady natłoczyć tego oleju. Jak szybciej to kręci, to jest takie, no, że tak powiem, czekaj na olej. Także tak to wygląda. No i dzisiaj zaczynam remont rozrzutnika. Będzie wymieniane prawie wszystko. Wygląda w ten sposób. Będzie dziury. Cała ta szyna pójdzie dolna. I spód. Spód to szyby jeszcze będzie. Zostaje tylko spód praktycznie. To najważniejsze jest, o. Cik, cik. Do pracy, żeby się... O, tutaj całkiem zjedzone. Dziura, kurde. Zaczynam demontaż, tak powiem. Mały. Listwy też się nowe da. No, to tyle. Jak z tego. Pozdrawiam. Na razie.